Piotr Babisz, jestem profesjonalnym trenerem karate. Dzisiaj zajmiemy się techniką Otoshi Kakata, to znaczy ona dosłownie spadająca pięta. Technika ta głównie jest stosowana jako dobicie przeciwnika. Jest bardzo cenną techniką w karate pod tym względem, że jeśli nam się uda przeciwnika przewrócić i mamy go dobić w ten sposób, no to musimy pochylić się do przodu i wystawiamy się na łatwy atak. Jeśli natomiast wykonujemy technikę, która wygląda tak, no to ja mogę dobić jednego przeciwnika, stanąć do drugiego frontem i dalej tak logicznie i sensownie się bronić, jeśli jest to sytuacja samoobrony. I właśnie głównie w samoobronie Otoshi Kakata ma swoje takie najszersze zastosowanie. I zaczniemy od treningu. Para, olej, os, okay. Zamieczki, raz. Tu będzie blok, przechwyt, odcięcie, dobicie. I teraz zauważcie, że ja sobie tutaj trzymam rękę w ten sposób, kontroluję przeciwnika. Nie po to, żeby on tam ładnie upadł, tylko w razie czego ta ręka też może być tutaj atutem, który ja mogę wykorzystać. Może w karate dźwignienie są naszym głównym punktem zainteresowania i walka w parterze, ale to nie znaczy, że nie istnieje. A po drugie, jak walka nawet w samoobronie jest jeden na jeden, to techniki w parterze się sprawdzają. Gorzej jak przeciwników jest paru, bo wtedy raczej na ziemię bym się nie kładł. Jeszcze raz. Raz, blok, przechwyt, asibaraj, ok, trzymam za rękę i tutaj otoshi kakato, spadająca pięta. Dobrze. I najpierw olej z Mateuszem. Raz, asibaraj, kakato. Trzymaj za rękę, jeszcze raz. Hop. Dobrze, jeszcze raz, większy zamach, porządek, hop, dobrze, ok, i Kasper, hop, dobrze, jeszcze raz, ok, i jeszcze. Wszyscy zmieni i zrobimy tak. Garda, raz prawą, raz lewą, otoshi kakato. Podnosicie nogę do klatki piersiowej, tak żeby mieć z czego pociągnąć to kopnięcie. Zaczynamy. Jedź! Nie! Sam! Się! Ło! O! Dziękuję. No i czas teraz na teścik. No tak, przymierzcie się tu na środek suporeksa, do góry kolano i z powrotem. To, bo. Okej, pozycja, karta, i jedziemy. Dźwięk! No, i bardzo.